No, bardzo mile, ponieważ tu ja już zacząłem pracę w roku 54. Wielu przyjeżdżało, zapoznaliśmy się, a z profesorem Religo spotykaliśmy się najczęściej nad stawami, nad jeziorami w okolicy Jaworza, Głębokiego, Drawska. Temat był zasadniczo wtedy tylko jeden. Jakie ryby biorą, kiedy biorą, w jakim czasie, rano, wieczór, o której godzinie, pogodę, przy słońcu. Bardzo miły człowiek, bardzo przystępny. Można było z nim porozmawiać na wszystkie tematy i bardzo chętnie na te tereny przyjeżdżał, przebywał i na ryby, i na grzyby. Bardzo mile go wspominał. Rozmawialiście o zdrowiu? A oczywiście, że tak. To już był też temat następny, taki po rybach, nie? To zalecał różne zachowanie się, jak, co i tak dalej, i tak dalej. Na pewno, mówię, bardzo przystępny, bardzo miły człowiek. Właśnie, kiedy spotykaliście się tutaj i później profesor stał się coraz bardziej znaną osobą, to nabierał pan jakoś dystansu do niego, czy dalej byliście dobrymi znajomymi, dobrymi kolegami? No, raczej byliśmy później takimi dobrymi przyjaciółmi, prawda, bo spotykaliśmy się rzeczywiście dość często, a najwięcej tam w okolicy Głębokiego i Jaworza. A czy to było tak, że tutaj, kiedy profesor Religa przyjeżdżał, to było, że niektórzy doszukiwali się, szukali, gdzie on jest, żeby się z nim spotkać, porozmawiać? Na pewno tak, na pewno tak. I to na różne tematy można było z nim porozmawiać, kiedy ewentualnie szło się na grzyby zbierać, kiedy nie łowił ryb. Także bardzo mile się z nim czas spędzało. Które ryby najlepiej się z nim łowiło? Które ryby się z nim najlepiej łowiło? Nie rozumiem. Które ryby najlepiej się z nim łowiło? No, on przede wszystkim dla szczupakami był specem i najwięcej jego te ryby interesowały. No bo w tych jeziorach najwięcej takiego szczupaka rzeczywiście było. No, trochę leszcza, ale szczupak najwięcej.